Dzisiaj witam wszystkich serdecznie ponownie. Jak ktoś ogląda poprzedni filmik, to wie, że na podnośniku mam Audi A3 z 2006 roku, z tego co się nie mylę. I wymieniam w tym aucie już łączniki stabilizatora przednie. W tej chwili mam jeszcze do wymiany sparciałe wężyki od hamulców z tyłu, które jak robiłem hamulce na poprzednim filmiku, zauważyłem po prostu, że są w stanie opłakanym. Tak to już wygląda. Także dwa nowe wężyki już mam zamówione. To są firmy Vertail. Hurtownia Gordon ma motoryzacyjna hurtownia. Pod swoją nazwą sprzedaje części pod nazwą Vertail właśnie. Także żeby wymienić ten wężyk, to mamy tak. Zawleczka włożona od spodu. Płaskim śrubokrętem sobie wyjmiemy. I tu jest zawleczka włożona od spodu. Płaskim śrubokrętem można tą zawleczkę bez problemu wyciągnąć. Ale zanim te zawleczki sobie wyciągniecie, warto... W ogóle ja mam to popsikane od dwóch dni WD-40, tak? Podejrzewam, że się łatwo odkręci. Nie próbowałem jeszcze. Próbujmy. Zobaczcie. Poszło, tak? Problem taki jest w tych wężykach. Znaczy mimo, że to się ruszyło mi, tak jak widzieliście, ale to się ruszyło razem z tym wężykiem. Zobaczcie. Ta nakrętka obraca się razem z tym wężykiem. Także jest na to rozwiązanie. Po prostu można to popuścić i kręcąc tym wężykiem rozdzielić to, tak? Jeżeli będą z dwóch stron ten kłopot, to ja go po prostu sobie przetnę, odkręcę sobie te wężyki od tych nakrętek w ten sposób, tak? Zobaczmy, jak ta druga strona pójdzie. To jest z ciekawości. Ta druga strona bez problemu poszła, także tą drugą stronę sobie odkręcę. Pokażę sobie, położę miskę jakąś na płyn hamulcowy na ziemię, żeby mi nie leciało. I ten wężyk będę miał już odkręcony, oddzielony od metalowego, ten elastyczny. To wężyk elastyczny będę sobie kręcił i oddzielę to od tego. Nie będę się zmęczył i nie kręćcie tego na chama naprawdę, bo sobie ukręcicie ten wężyk i jego można zamówić, jego można dorobić, ale po co kłopot, tak? Ok, moi mili, biorę się za rozkręcanie tego wężyka. Fajnie byście mieli ten kapturek taki od powietrznika. Ja mam tego typu. Bo jak tu rozkręcę sobie tego węża, to ten kapturek sobie założę na odpowietrznik, żeby nam płyn hamulcowy cały nie leciał na ziemię, tak? No bo ta wymiana tego wężyka nie potrwa 3 sekundy, ale powiedzmy 5 minut, a przez 5 minut to troszkę tego płynu by nam nakapało, tak? Także lepiej sobie jakoś to zabezpieczyć, nawet jak tam delikatnie będzie się siąpić, to lepiej, lepsze siąpienie, jakby miało się lać przez ten czas. Dobra, podejście jest jakie jest. Tu troszkę przeszkadzają od zbiornika paliwa, od napełniania te rury. Tak jak widać na początku. No, dawaj kochany, dawaj. Dobra, zobaczmy, czy to ryncyma nie pójdzie. O, idzie ryncyma. Dobra, dobra, wiem, że się mówi rękami, ale ryncyma fajnie brzmi. Rękami tak nie brzmi profesjonalnie jak ryncyma. Dobra, prawie odkręcony. Także całe szczęście z tej strony się kręci. Ale najczęściej faktycznie na tej rurce się zapieka. Nie wiem czemu. O, zobaczcie. Tutaj już płyn do miseczki kapie. Bierzemy sobie ten kapturek. I zakładamy sobie na wężyk. No, prawie zakładamy. Na razie to on się znalazł na ziemi. O, zakładamy na wężyk i już nam nic nie kapie. Także teraz spokojnie. Poszedł po ściereczkę. Spokojnie można sobie ten wężyk wyjąć. Tak jak wam mówiłem, jest zawleczka od dołu tutaj. Ją się wysuwa, czyli śrubokręt w prawo, śrubokręt w lewo, prawo w lewo. Ej, wystrzeliła. Pierwszy raz tak mi wystrzeliła. Dobrze, że tam oka nie miałem gdzieś blisko. Wężyk odkręcony. Wyciągamy sobie drugą zawleczkę. W prawo, w lewo, śrubokręcik. Dobra. O. I teraz tak, ten wężyk musimy go pociągnąć do góry, tak?
żeby można było kręcić jakoś, ale dobra. Zanim to zrobię, zobaczymy, czy on się na dole popuści. Jak się popuści na dole, to będzie bardziej nam wszystko latać. O, dobra, popuszcza się na dole. Także sobie go odkręcę na dole. Filmik troszkę zastopować na chwilę. Ukochana przyszła do mnie odwiedzić mnie w moim azylu. Bardzo fajny film, jak kiedyś, jak jeszcze nie oglądaliście, to sobie obejrzyjcie. Stary film, azyl, ale bardzo fajny. I dlatego ten swój tutaj dobytek nazwałem azyl. Mówię do niej, jak mnie kiedyś zdenerwujesz, no wiadomo, że zdarza się to często, tak? My to po prostu idę do azylu, zamykam się, odcinam się od świata, kręcę sobie śrubki i się wyluzowuję, tak? Każdy facet powinien mieć taki azyl, wiecie? Od czasu do czasu po prostu. Chwila wytchnienia od kobiety, od dzieci. Dobra, to jest już odkręcone. Trzeba to troszeczkę potraktować z siłą, o, żeby to nam wyszło. O, i zobaczcie, nad wężykiem teraz mogę kręcić, ale nie mogę, bo tu zacisk przeszkadza. Także go do góry uniosę i tym elastycznym wężykiem, zobaczcie, odkręcę sobie teraz całość, tak? I w ten sam sposób wkręcę ten elastyczny wężyk teraz w tą końcóweczkę. Dobra. To jest śmietnik. Zatrzymam na chwilę, idę po nowy. Mam nowy wężyk, tak widać. Także możemy sobie próbować to skręcić, tak? To idzie tutaj. To idzie tutaj. Także kręcamy sobie to w ten sposób. Wiem, mało widać moją rękę. Wybaczcie mi, ale uwierzcie mi, że ani nie jest fajnie, ani nie jest szybko kręcić dla was te filmiki. Tak szczerze mówiąc, to 3 razy szybciej to bym zrobił wymianę tego, bez kręcenia tych filmików, tak? Ale po prostu tak się wciągnąłem w to. Wprowadzenie tego kanału, że no robię to, co robię, tak? Jak już zacząłem kręcić, to niech już to tak pozostanie. A po prostu, naprawdę, sobie tu miejsce znaleźć. O, weszło. Dobra. A teraz zobaczmy, czy to jest ta pozycja, żeby nie ukręcić tej rurki, tak? Ta dolna nakrętka ma wejść, a ta górna ma mieć tylko troszeczkę obrotu, żeby się skręciła, tak? Jeżeli jest mało, trzeba to wyciągnąć do góry i jeszcze raz ten elastyczny wężyk, jeszcze jeden obrót zrobić. Tutaj tak samo trzeba uważać, żeby tych bintów nie popsuć. Mówię grzecznie, dobra, na chwilę zatrzymam, przełapię to wszystko. Dolna śrubka jest przełapana. Tak jak widać. Można ją sobie skręcić. I jak już ta dolna będzie prawie przy końcu, to zrobimy sobie górną śrubeczkę. Dobra, cofnę troszeczkę. I zobaczmy. Tak, to musi nam wejść w zawleczkę, pamiętajcie. A. Tutaj nie ma kompromisów, że tak powiem. Zawleczka dołem wchodzi. Wiem, że ręką zasłaniam, bo sam widzę, co robię, ale niestety nie wszystko. To musiałbym mieć tego normalnie kamerzystę chyba, żeby to wszystko było ładnie nagrane. Dobra, na chwilę zatrzymam. Zawleczka jest założona, także możemy sobie dociągnąć dolny wężyk. Bez problemu ułożył się, dociągnąć dolną śrubkę, tą nakrętkę. Też ma fachową nazwę i też nie pamiętam, jaką ma tą nazwę fachową. Dobra, wszystko podokręcane.
zostało nam ten koniec dokręcić, tak? Ten koniec też ma swoje miejsce. O, tu jest nawet, zobaczcie, wycięty z jednej strony, zeszlifowany, także to wszystko ma swoje miejsca. I oprócz tego tu jest jeszcze taka wypustka. Także to wszystko ma swoje miejsce. Ale z tym nie będzie problemu, także tego sobie możemy włożyć. O, założyć zawleczkę, bo tutaj na rurce ta nakrętka nam się normalnie obraca. Także fantastyczna robota. O, fajnie to się robi, jak się ma podnośnik, wiem. Bez podnośnika to już nie jest tak fajnie. Dobra, poszłem sobie po przoduszkę, żeby tą zawleczkę wbić. A w ogóle często, gęsto się pytacie o ten podnośnik. To też jest marki Vertile, to też jest firmy Gordon. Ja rozumiem, że oni tego pewnie nie produkują. Tak jak Volkswagen nie produkuje swoich części, tylko ktoś inny to robi. A Volkswagen sprzedaje to po prostu pod swoją nazwą, jako części firmowe. Ale podnośnik na razie sprawuje się rewelacyjnie. Prosicie mnie, żebym nagrał filmik o nim. A może i tak zrobię w sumie. Coś tam wam opowiem o nim. Dobra, idę po młoteczek. O, już myślałem, że ostrości nie złapię. Dobra, zawleczka jest założona, tak widać. Tu mamy ten kapturek założony. Także robię pozycję, w której ostatnie pół życia spędziłem, czyli na kolanach. Normalnie do nieba pójdę. Pół życia na kolanach. O. Przełapujemy sobie dolną rurkę, tak samo uważając naprawdę na gwint, tak? Szkoda czasu, szkoda pieniędzy, żeby ten gwint zepsuć. Dobra. Idzie to w miarę palcami. Także wiem, że jest ok. Kluczyk. I teraz 3 minuty kręcenia, także dam pauzę. Tu jest wszystko już dociągnięte. Także jedyne co zostało, to oczywiście odpowietrzyć, tak? Ale odpowietrzenie to się zajmę, jak wymienię drugą strunę, tak? Możemy sobie to poprzecierać wszystko ładnie. O. Także z prawej strony wężyk hamulcowy wymieniony. Ja się przenoszę na drugą stronę. Ja nie będę was zanudzał, bo to samo zrobimy z drugiej strony. Także nie będę dublował tego wszystkiego. Płyn hamulcowy jest nowy, wymieniony, bo w poprzednim filmiku go wymieniałem. Tak jak ktoś obserwuje, to wie. Także tu tylko odpowietrze. Pompuj, trzymaj dwa razy i będzie układ hamulcowy z tyłu zrobiony, tak? Nowe klocki, nowe tarcze. Wężyk hamulcowy nowy. Linki są ok. Zaciski są ok. Dobra, pozdrawiam was serdecznie, trzymajcie się i do usłyszenia do następnego razu. Na razie, trzymajcie się, hej! Cześć moi mili, mam fajną matrujeczkę dzisiaj. Kuzyna, ostatnio robiłem w niej hamulce, z tyłu tarcze, klocki, płyn hamulcowy. No i chyba tam wspominałem wam, że przewody hamulcowe są do wymiany i dwa łączniki stabilizatora z przodu. Część już mam. Łączniczek i dwa przewodziki. To jest firma Vertile. To jest firma w hurtowni Gordon. Oni pod tą firmą sprzedają swoje części. Podnośnik też jest tej firmy. Sprawuje się znakomicie. Parę rzeczy już tej firmy zakładałem. Nie tylko ja. Nikt nie narzeka na jakość tych części. Także myślę, że i w tym przypadku będzie wszystko w porządku, tak? Dzisiaj to te autko sobie tylko podniosę. Pościągam sobie cztery koła i spryskam wszystko WD-40 i pójdę się kąpać i spać, bo już jest wieczór.
A to przez noc sobie popracuję i może mam nadzieję, że będzie wszystko to jutro łatwiej odkręcić, tak? Mam na myśli te przewody gumowe rozłączyć od tych metalowych. No i w łącznikach niestety te śruby się... Nakrętki zapykają się i to się wszystko razem obraca. No ale może jak to popsikam, nasączę, to jutro rano po prostu bez problemu to wszystko porozkręcam. I tak jak mówiłem, ściągnę koła, spryskam, a dalszą część tego filmiku nagram jutro. I koła mam porzucane wszystkie, a to dlatego, że wczoraj sobie już popsikałem wszystko WD-40. Tak jak widać, także mam nadzieję, że dzisiaj to wszystko ładnie się porozkręca. Zaczynam od łączników stabilizatora, bo mi się, według mnie to jest gorsza robota, także albo się te śrubki odkręcą, albo nie, to zawsze loteria, bo te nakrętki raz, że blum, pójdą, a raz, że normalnie wszystko jest zatarte i trzeba rwać. Zresztą tak już to było widać przy Volkswagenie na którymś z moich filmików. Dobra, tam jest 18, z tego co pamiętam. Także biorę 18 i próbuję to kręcić. Breszka, pistolet i górna śrubka poszła, tak? Bez problemu. Tu się zaparłem, żeby się wszystko nie kręciło. I się odkręciło. Niestety przy dolnej śrubce tak już nie zrobię, bo nam tu wszystko przeszkadza, tak? Także tu jest 18 płaska oczkowa. Później sobie na grzechotce. I prawdopodobnie wyrwę tą gumę po to tylko, żeby mógł sobie szczypce założyć i żeby to się wszystko na mnie kręciło. Także postaram się mniej więcej pokazać, jak to wygląda za chwilę. Tak wygląda łącznik z wyrwaną osłoną gumową. Tak wygląda wyrwana osłona gumowa. I zobaczcie, moi kochani, bo to już się kręci wszystko, tak? Razem, jak zakładam kluczyk. Widzicie? A w tej chwili, jak to się kręci, są takie szczypce sprytne, ktoś sobie wymyślił. Możecie sobie założyć tutaj i oprzeć tu i zacisnąć, tak? Jak to w ten sposób zrobicie, to w tej chwili, widzicie, nakrętkę już kręcę, a reszta stoi, tak? Także w ten sposób możemy to odkręcić. Stary, zużyty na ziemi, zobaczcie. To jest właśnie bardzo częsta wada tych łączników. Pęka ta gumka, woda się dostaje. I później stuki póki na dziurkach. U mnie w Hondzie coś zaczyna pukać właśnie. I nie wiem, czy już nie czas na przednie łączniki, ale już ma Honda przejechane 230 tysięcy, a nigdy nie był wymieniany. Także pewnie czas na nie. Jeszcze tak mocno nie stuka, ale niedługo do nich też zajrzę. I pewnie nakręcę filmik. Dobra. Także zakręcę sobie tą dolną śrubkę. I później skręcę, są dwie nowe oczywiście. I skręcę później górną śrubeczkę. To jakby się kręciło, zaraz zobaczymy, o zobaczcie, jaki to jest genialny patent. W starych łącznikach to tutaj jest okrągłe, tak? Oni sobie myśleli, że tu się taki kluczyk gwiazdkowy włoży, żeby to trzymać, żeby się nie kręciło. W dużo autach, chyba w Oplach, Fordach to jest, że ten łącznik ma tu nacięcie, zobaczcie. Widzicie? Zamiast głupiego patentu, że tu cokolwiek wkładać, tu płaski 16 chyba kluczyk jest i trzyma się 16 i można sobie spokojnie tą śrubkę zakręcić. I później odkręcić tak samo, tak? Jak się odkręca. Nie trzeba gumy wyrywać, tak jak ja to zrobiłem, tylko po prostu wystarczy sobie tutaj założyć kluczyk i odkręcić sobie. Zobaczcie, jak to ładnie wyjdzie. W nowym łączniku, on jest tak ciasny w środku, że nawet nie trzeba tego trzymać, mimo że nakrętka jest samokontrująca z plastikiem w środku, to i tak się nie obraca, tak? Tak jest spasowana część, tak? Ta, że mi tu się obrócił, to nic nie szkodzi, bo sobie go później obrócimy. A to są efekty, tak się kręci jedną ręką, a drugą ręką się robi, tak? Także dobra, ja sobie robię i na chwilę zatrzymam. Łącznik założony z lewej strony, także wrzucę koło. I biorę się za prawą stronę. Czas roboczy, jakbym nie kręcił tych filmików dla was, to 10 minut. Z kręceniem 20. No ale dobra, coś za coś. Stronę wam pokażę mniej więcej, jak to robiłem. Dla waszej większej orientacji. Oryginalne nakrętki są 18.
tej chcę montuję już nie oryginalne, są 19. Dobrze. Pistolet 18. Przyjaciel mechanika. No i lecimy z boksem, tak? Tu się zapieram. O. Tak, żeby się to nie zgubało jeszcze najlepiej. Tak, właśnie się zaślizguje, ale dobra, troszeczkę niżej damy. Spróbujemy odpuścić. O, tak mówiłem, bez problemu idzie, tak? Teraz została nam górna śrubka do zdjęcia. Przyjaciela tu położę, o, obok ściany. Dam sobie kamerkę niżej i pokażę Wam, jak dolną kręcę. Aczkolwiek widzę, że tu chyba widać tą dolną nawet, co nie? No, widać. Dobra, to zobaczcie. Jak tu będzie z tamtej strony? Drugi przyjaciel mechanika, szczotka drusiana. Także... czyścimy wszystko konkretnie. Świadczy, mogę zzoomować. Uwaga, próbuję. O, mogę zzoomować. Dobra. Brzydkie już porobiło. O, ale nie jest źle, co nie? Dobra. Czyścimy. Przykujemy jeszcze raz sobie WD-40. Zakładamy sobie kluczyk na kluczyk. W ten sposób. Zobaczcie. Żeby było łatwiej to wkręcić. Bo to przez tyle. O, na. Najprostsze nie jest. No i tak jak z tamtej strony. Z tej też się niestety kręci wszystko, tak? Dobra. Powiem jeszcze, możemy tą gumę wyrywać, a możemy spróbować to założyć przez tą gumę, tak? Ale najczęściej to tak czy siak się obraca, także zakładamy sobie drugie obcęgi i wyrywamy tą gumę, tak? Można obciąć to boszem, można to grzać gazami. Powiem tak, to będzie dla Was ciekawostka, bo w serwisach w Anglii, w takich sieciówkach samochodowych, czyli czy to jest ASO, czy to jakaś większa sieciówka, są zabronione gazy. Nie ma gazów na warsztacie, bo to jest niebezpieczne. Nie ma szlifierki stacjonarnej, bo to jest niebezpieczne. Nie ma wiertarki, bo to jest niebezpieczne. Kurwa, za przeproszeniem, wszystko jest niebezpieczne dla nich. I nic nie można używać. I się człowiek nauczy po prostu kombinować, tak? Bo czy to jak robisz tłumik, czy jak robisz jakąkolwiek inną rzecz, to często, gęsto, ale te gazy by się przydały, tak? Tam nie było. No to się kombinowało w inny sposób. Dobra, założyłem szczypce, zakładam 19. No i idzie elegancko, tak? Powiem Wam szczerze, że w miarę lekko idą te nakrętki. I pewnie z racji tego, że popsikałem je i to dwa razy, najdobrych paręnaście godzin stały mokre. Gdzieś tam pewnie to spenetrowało, tak? W tym golfie, co ostatnio robiłem, to no, dużo gorzej było, tak? To odkręcić. Tutaj całą końcową rakietkę rękami odkręciłem już, tak? I zobaczcie, tak w tamtym przypadku, tak samo jest w tym przypadku uszkodzona guma. I to najczęściej ta górna się uszkadza. Także mamy nowy łącznik. Tutaj nie ma góra-dół, także montujemy sobie tak, żeby było ok. Mam nadzieję, że z tej strony też się nie będzie kręciło. Jak będzie, to mówię, tam jest 16, można 16 sobie założyć. I bez problemu. Dobra, idzie. Także jak mówię, 10 minut czas operacyjny. To jest.
normalnie. Jakby tam gorzej z tymi śrubami było, no to nie wejdzie 20 minut na stronę, tak? Dobra. Oczywiście robiąc na podnośniku, tak jak ja robię, tak? Wkładamy sobie górną. To można sobie dać do góry. Tą końcóweczkę. Wyprostować koła. To nam wtedy lżej wejdzie. To do środka. Nie będzie to wszystko naprężone. I teraz trzeba sobie znaleźć moment, w którym to wchodzi. Przyłapujemy palcem. Bierzemy sobie 19. Na grzechotce. Najwygodniej, najszybciej. I sobie to kręcimy. Tam sobie z tyłu można palca położyć, czy się nie obraca ten śwień cały. Tutaj jak najbardziej wszystko jest w porządku. I praktycznie jest już założone. Dosyć długo to jest. Długi ten śwień, ale już jest koniec. To jest taka grzechotka, którą jak się przyjmowałem w Anglii do pierwszej pracy kupiłem, najtańsza, pan z samochodu, bo tam jest taka tradycja, że przyjeżdżają samochody pod warsztat i sprzedają narzędzia, tak? Czyli oni mają listę warsztatów i czy to jest ASO, czy to jest zwykły warsztat, jakiś tam garaż. Oni podjeżdżają, otwierają sobie pakę, wchodzi z ceną tą pakę, tam są wszędzie narzędzia, tak? Tą grzechotkę kupiłem no prawie 15, 14 lat temu można powiedzieć, do tej pory działa. Jedyne co się w niej zepsuło, to tu była kulka, sprężynka, żeby to miało jakiś tam klik, 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 tak? To się zepsuło, to wychodzi, ale sama grzechotka tutaj sama w sobie od 14 lat działa. A kosztowała grosze. O, dociągamy to z wyczuciem. I panie i panowie, tak wyglądało wymiana drążków stabilizatora, tych końcówek stabilizatora, drążków w Audi A3 z 2006 roku. Dobra. Teraz się żegnam i biorę się za wymianę przewodów hamulcowych, elastycznych, ale to już w następnym filmiku. Zapraszam i na razie do zobaczenia.